Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Na wstępie chciałbym podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie mój kanał. Przejdę teraz do omówienia, co w dzisiejszym odcinku będę składał. Jest to komputer. Tym razem będzie bez oświetlenia RGB. I tak. Napędzi go procesor i5 14600KF. Do tego będzie karta graficzna od Gigabyte'a GeForce RTX 4070 Super. Płyta główna to będzie Gigabyte B760 Gaming X. AX to z Wi-Fi już, Wi-Fi 6E. Pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 6000 MHz od Adaty CL30, kompatybilne z płytą główną oczywiście. Dysk Lexar 1 TB NM620. Zasilacz od Endorfi certyfikatem 80 plus Gold, 750 W. Chłodzenie to będzie już znane, możliwe dla niektórych z Was z poprzedniego odcinka. Arctic Liquid Freezer 3. Bo w tym segmencie cenowym myślę, że nie ma nic lepszego. A to wszystko będzie zmieszczone do już znanej, popularnej i lubianej obudowy. Od Endorfi ARX 700 bez ARGB. I to, co jest dla mnie zaskoczeniem, że ona ma dodatkowy wentylator tutaj u góry i tego wentylatora na przykład nie ma w tej obudowie z podświetleniem RGB. Moje kłopoty z montażem można zobaczyć w poprzednim odcinku. Teraz już z pewnością pójdzie łatwiej. Od czego tu zacząć? Od obudowy. O, może tak. Zacznę od tego, żeby demontować ten wentylator jeden. Wentylator wpięty jest do hubu, więc odpinamy go. Jednak wentylator ten no nie zmieści się. Nie zmieści się tu w tej części pod kartę graficzną. Tutaj się nie zmieści. Postaram się znaleźć lepsze dla niego, czy w ogóle jakiekolwiek miejsce, może gdzieś pod spodem obudowy. No, wygląda na to, że jednak nie ma dla niego miejsca. Tu jedynie co można to 120 mm zamontować. A tu raczej to są otwory montażowe do dysków SSD lub HDD. Sprawdzę, czy to będzie pasowało. Nie, no nie będzie pasowało, więc będzie można odłożyć. W takim razie, nauczony doświadczeniem, montaż rozpocznę od płyty głównej. Będzie trzeba zdemontować ramkę i zamontować tak zwany contact frame. To już pokazywałem w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak wyglądała moja pierwsza próba z tego rodzaju chłodzeniem, to zapraszam do obejrzenia odcinku. Odcinek będzie w prawym rogu, w tym miejscu. Tu. Tak, może procesor to będzie trzeba zamontować za chwilę. Ramka gniazda zdemontowana, pora na procesor. Elementy montażowe to jest do AMD, to jest do Intela. Tutaj nasz contact frame. O, tutaj nieładnie, nieładnie Arctic. Nie powinno wpłynąć na działanie, ale jest tutaj źle sklejone. Będzie widać. Tutaj po waszej prawej stronie. Tak, nakładamy kontakt frame, czyli ramkę i dokręcamy ją do płyty głównej. Raz, dwa,
3 i 4. Dokręcamy śruby do pierwszego oporu. Zrobione. Teraz myślę, że mogę włożyć od razu płytę główną do obudowy. To mi potem ułatwi montaż chłodzenia. Ramy również zamontuję po wmontowaniu płyty głównej i chłodzenia. Oczywiście trzeba dokręcić płytę główną do dystansów. Oczywiście zrywamy tutaj naklejkę. Jest napisane warning. Please peel off label before you use it. To znaczy, żeby ją zdjąć. Zdejmij przed użyciem. Ten wentylator też muszę zdemontować. Ten z tylnej części obudowy, żeby dopasować chłodzenie. Pastę termoprzewodzącą MX6 dajemy w kształcie X-a. Tak jak napisane na instrukcji. Dopasowujemy radiator i dokręcamy dwie śrubki. Radiator jest dokręcony. Wybieramy przewód czy pobierający zasilanie i wpinamy go do CPU tutaj na płycie głównej. Zdejmujemy jeszcze jedną taśmę ochronną i zakładamy tutaj wentylator. I oczywiście podłączamy element tutaj ten co do płyty głównej, to do chłodzenia. Dobrze, to jest zrobione. Teraz ta wentylator z tylnej części obudowy. A nie, jeszcze zanim to trzeba chłodzenie przecież zamontować. Na górę. To jest zrobione. Wybieramy i przykręcamy. Ja tutaj preferuję taką metodę, żeby złapać sobie to chłodzenie i potem je obudowę postawić w pionie. Łatwiej będzie resztę dokręcić. Damy po dwie na skrajnych. Teraz mogę przymocować tylny wentylator. Dobrze, chłodzenie jest zamontowane. Pora na zasilacz. Zasilacz, tak, to wybieramy z tej wiązki niezbędne przewody. Na pewno potrzebujemy, tak, ATX do płyty głównej. Tutaj też jest SATA do wentylatorów i kontrolera w zasadzie. Do CPU raz, do CPU jest jeden przewód i do karty graficznej mamy dwa lub trzy. Sprawdzimy na dołączonym adapterze. Dwa wystarczą. Obudowa na szczęście jest na tyle przestrzenna, że mogę bez problemu wziąć to zasilanie do płyty głównej, pomimo założonego chłodzenia. Tam naprawdę dużo miejsca. Do płyty głównej, zasilacz wmontowany, znaczy przewody wpięte, a teraz i wmontowany. Poprawka, tutaj nie ma huba. Hub jest tylko, to znaczy jest taki hub do sterowania czy kontroli obrotów wentylatorów, ale nie ma huba, który steruje podświetleniem ARGB, więc nie jest potrzebny przewód do zasilacza do SATA. Dlatego można go wyjąć, ponieważ całe zasilanie, jakie potrzebne jest do obrotów tych wentylatorów w obudowie, będzie pobierane bezpośrednio z płyty głównej. Więc wystarczy, że wepnę to w płytę główną. I chciałbym powiedzieć, że pod względem montażu i potem cable managementu, jaki będzie z tyłu obudowy, to, że nie ma tych ARGB świecących, jest znacznie, o połowę mniej przewodów, bardzo ułatwia pracę. Wpięte USB-C z front panelu, USB 3.0, teraz jeszcze od przycisku power, zasilania resetu i audio. Cyk podłączone, teraz pora na dysk i pamięci. A ostatnią rzeczą będzie karta graficzna. Dysk wmontowany, pamięci również wmontowane. To teraz karta graficzna. Instaluję kartę graficzną, do tego adapter, czy tam czy przejściówka, ta 2x16 pin na tą 12 VHPWR. Pamiętajcie, zawsze upewnijcie się, że docisnęliście przewody. Jeżeli zrobicie to niedokładnie i zostawicie trochę miejsca, możecie spalić przewód, może zasilacz albo i kartę graficzną. A już na pewno złącze, jak to pokazała historia. I już za chwilę najważniejszy moment. I teraz chwila prawdy. Czy komputer uruchomi się za pierwszym razem? Tego nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Ruszył. Czy będzie obraz?
Nie ma obrazu. Świeci się dioda VGA, czyli zatrzymało się na karcie graficznej. Dajmy mu jeszcze chwilę czasu. Próbuję resetu. To jest właśnie pytanie, co jest przyczyną? Tutaj diody wskazują na kartę graficzną. Czy czegoś nie podpiąłem? Nie, zasilanie jest podpięte. I to jest właśnie ten najgorszy moment, kiedy myślicie, że zrobiliście wszystko poprawnie. Być może nawet tak jest, że wszystko zrobiliście poprawnie. A mimo to sprzęt nie działa. Cóż mogę zrobić w takiej sytuacji? Wyjmę i wepnę kartę graficzną jeszcze raz. Próba druga. Zadziałało. Jaka była tego przyczyna? Kto wie? Tak więc działa. Za drugim razem, prawie za pierwszym, ale tak jak mówiłem, nie zawsze jest tak, że się zrobi coś źle. To jest tylko sprzęt i czasem potrzebuje dwóch, trzech uruchomień. Lub trzeba go zwyczajnie zdemontować, zmontować jeszcze raz i zaczyna działać. Także działa. Tym razem bez testów w odcinku. Tutaj zbliża się termin odbioru komputera dla klienta. Testy poza kamerą zostały zrobione. Temperatury procesora w normie. Tam do 70-60 stopni w zależności od czasu trwania testu i od obciążenia. Test w FurMarku jeszcze w Full HD to jest 254 FPS-y, 15256 punktów. Ogólnie jest wszystko dobrze. Wam dziękuję za oglądanie, za lajki, suby, komentarze. Jeszcze raz dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym montażu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.